Pokażemy Wam, co kupiliśmy i ile co kosztowało. W dzisiejszym odcinku ceny, jedzenie, dzikie krajobrazy i dziki Meksyk. Zostańcie z nami do końca. Mam moje wymarzone talerze. Znalazłam na mapie, że tutaj są takie jaskinie. No i zbieramy się. Tym razem wytrzymaliśmy 7 dni z naszą wodą. I odjeżdżamy trochę od oceanu. Strasznie, ale to strasznie brudzi nam się auto. Jest w takiej bryzie słonej z tym czerwonym piaskiem. Musimy codziennie przecierać solary, bo nam się mało ładują. Dzisiaj jedziemy na pustynię przy wielkich kaktusach. No to w drogę! A jest niedziela, domingo i większość tych miejsc z wodą jest podobna, czy większość. Byliśmy w dwóch i drugie jest zamknięte, ale tu jakiś pan coś robił przy aucie, Konrad go spytał i gdzieś poszedł, ale pokazał okejkę, więc może nam się uda zatankować. Udało się? Tak, pani nam otworzy. Szybko się zatankowało. Woda zatankowana, 70 pesos. No i jedziemy do supermarketu na zakupy. Baila que baila la luna, baila que baila mi amor. Tengo la grande fortuna de estar en tu corazón. Baila que baila la luna, baila que baila mi amor. Tengo la grande fortuna de estar en tu corazón. Byliśmy dziś na zakupach w supermercado i kupiliśmy przede wszystkim trochę warzyw i owoców i pokażemy Wam, co kupiliśmy i ile co kosztowało. Dla mnie najważniejsze, że kupiliśmy dzisiaj moje wymarzone meksykańskie talerze. Tyle pomidorków zielonych kosztowało 3 zł. Queso panela Leslie. Nie wiem, jak to określić, queso fresco. To jest taki świeży twaróg, taki trochę bardziej słony. Też zwykłe pomidorki. One tutaj tak pięknie pachną i są takie fajne, soczyste, nie to co w Stanach. Teraz to, co chyba jesteśmy najbardziej pod wrażeniem, czyli cena limonek. Taki talerz limonek kosztował nas 3,70. I taki talerz chili, one są naprawdę dobrymi chili. Fajnie pikantne, naprawdę bardzo fajnie smakują. Chili to jest dobra cena. Bananki, pyszne bananki za 5 zł. Kolendra, 3 pęczki kolendry, olbrzymie pęczki. Wszystkie razem 3 za 4,60. Kilo kukurydzianych tortilli. Kukurydziane tortille to jest coś innego niż te takie mączne. No pachną inaczej i smakują inaczej. 4,60 za kilogram takich tortilli. Zobaczcie taką fajną salsę, salsa habanero. I kupiliśmy jeszcze takie dwie salsy, tą chipotle, ona będzie do marynaty, do mięsa. I taką salsę verde właśnie z tych zielonych pomidorków. A taką karkóweczkę za 10 zł. I właśnie będę ją dzisiaj marynować w tej salsie z papryczek chipotle. I będziemy jedli dzisiaj taco. Chorizo, bo chorizo meksykańskie to nie jest to samo co chorizo hiszpańskie, które my znamy w Europie ze sklepów. To jest po prostu mięso mielone, przyprawione, surowe. Więc pokażemy Wam, jak to wygląda i pokażemy Wam, jak zrobić samemu w domu takie chorizo meksykańskie. Tęskniło nam się za takimi świeżymi rzeczami, za tym zapachem. Super. Po prostu w mojej głowie pisze się tyle fajnych przepisów. A to ja się zabieram za marnowanie mięsa, a Wy w tym czasie zobaczcie, w jakim pięknym jesteśmy miejscu i jakie to są ogromniaste kaktusy. W końcu pasujemy tutaj, w końcu malowanie naszego auta ma sens, bo było malowane właśnie jak dojedziemy w takie miejsce. Super się kompaluje. Mięso jest zamarynowane w chipotle, to jest łopatka. No i tak nam się chwilkę wmarynuje, później ją ugrillujemy albo usmażymy i będzie w tortilkach kukurydzianych. Takie takosiki będą. Stały nam jeszcze dwa kawałki tego kaktusa, też go ugrillujemy,
a później potniemy w takie kawałki i wymieszamy z tą salsą konradową. Grill jest rozpalony, gorący. Mamy dwa ostatnie kawałki kaktusa i będziemy go grillować. Nie wiem, jak ma wyglądać gotowy ugrillowany kaktus, ale jeszcze chwilę mu dajmy. Chociaż wydaje mi się, że wygląda dobrze. Idziemy, wkładziemy nasze mięsko zamarynowane. De la Sierra Morena, cielito lindo, viene bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo. De contrabando de la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. Ay, 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 ay. Chyba moje ulubione danie z kaktusem. Żegnamy się z tym wspaniałym miejscem i kierujemy się dalej na południe. Zrobiliśmy sobie taki mały przystanek na trasie. Przejechaliśmy 50 km i idziemy zobaczyć malowidła w jaskini. Taką jaskinię, do której można wejść, która jest bardzo fajnie zadbana. Chodźcie, zobaczymy. O. Jak pamiętacie z Kalifornii, ja bardzo uwielbiam takie jaskinie z malowidłami. W ogóle jakiekolwiek takie pozostałości. Znalazłam na mapie, że tutaj są takie jaskinie, do których jest wstęp, więc można w ogóle do nich sobie wejść do środka i są bardzo dobrze zachowane, bardzo duże i jest tych malowideł naprawdę dużo, więc ja jestem strasznie podekscytowana i idziemy. Wszędzie są wielkie kaktusy. Wielkie kamienie i wielka przestrzeń. Wszystko jest po hiszpańsku. Zrobimy sobie zdjęcia, później sobie przetłumaczymy. Wow! W ogóle jak to zobacz, to jest jakby uniesione, nie? A tutaj prawdopodobnie palili ogniska, bo jest takie osmolone, a mimo wszystko jakieś rysunki są, czyli to nie jest osmolone świeżo, nie? Bo jeszcze na tym jest namalowane, czyli tu musieli palić ogniska, a tutaj mieli... Sypialnie. Sypialnie, pokój dzienny. Fajnie, że można tutaj wejść, nie? Mhm. Tak czuć ten klimat, że ktoś tu kiedyś siedział. No i zobacz, oni to wszystko z naturalnych rzeczy, nie? Malowali tak jakby te kolory, czerwień, żółty. Z tego, co mówił te tablice tutaj, to niewiele wiemy ani o tej jaskini, ani o pochodzeniu tych znaków malowideł, bo pierwsze wzmianki o tym miejscu pochodzą dopiero z XVII wieku. Więc tak naprawdę nie wiadomo dokładnie, jacy to byli ludzie, kto to mógł być. Ale chyba w większości takich miejsc to jest przede wszystkim zgadywanie. Bardzo fajna przerwa. Popatrzyliśmy, przeszliśmy się, zobaczyliśmy. Wy to możecie zobaczyć. Wracamy do auta i jedziemy dalej, bo dzisiaj dojedziemy do trochę większej mieścinki. Zrobimy jakieś zakupy. Mieliśmy właśnie naszą pierwszą kontrolę na military checkpoint. Są takie posterunki wojska po prostu i oni pilnują, żeby nie przewozić broni i narkotyków i sprawdzają auta. Jadąc na południe ich będzie coraz więcej tak naprawdę. Ale co, minęliśmy już, to był chyba nasz piąty i dopiero tym razem faktycznie
wyjeżdżał żołnierz i się coś tam spytał, tak. Dokąd jedziemy, skąd jedziemy i żebyśmy jechali. Na innych to wyglądało tak, że ci co jechali na północ, to ich zatrzymywali i gadali, a ci co jechali na południe, tak jak my, to w ogóle wszyscy jechali i nikt nie ten, także spoko. Pogadali my po hiszpańsku, skąd jesteśmy, dokąd jedziemy i nas puścił. Dzisiaj? No ja nie wiem, ta żona to od jakiegoś tygodnia, dwóch, jak do tego Meksyku wjechaliśmy, to szaleje po prostu. Dobra, to pozwól, że ja opowiem. Pierwszy raz dzisiaj robiliśmy sami meksykańskie chorizo. Przyprawiłam mięso mielone, zblendowałam suszone papryczki i tak dalej, i tak dalej. Kupiliśmy dzisiaj kukurydzę, później wam pokażemy, co kupiliśmy. I miała być dzisiaj taka kukurydza elote meksykańska, ale niestety okazało się, że kupiliśmy jakąś białą, więc taką z puszki po prostu wymieszaliśmy jak elotę. Tu jest salsa z awokado, cebulka, limonka. No i co? I tortylki podgrzane. I jemy. Pyszne będzie? Mam taką nadzieję. Ale wygląda dobrze to mięso. Kolejnego dnia postanawiam pobiegać trochę z obiektywem. Spójrzcie sami, jak wybrzeże roi się od pelikanów, czapli siwych, czapli białych. Ta jedna tutaj, którą właśnie widzicie, bardzo długo czaiła się na swoją ofiarę, ale ostatecznie odleciała w popłochu. Dziesięć dni na świąt, więc co robię? Kiszę kapustę. Nigdy nie kisiłam sama kapusty, ale w Meksyku w sklepach nie ma kiszonej kapusty. A jesteśmy gapy i nie kupiliśmy w Walmarcie w Stanach, więc trzeba ukisić samemu. No dobra, musimy poszatkować ją, zasypać solą, pougniatać, wgnieść do słoika, odłożyć na 3 dni, pougniatać znowu. Jeżeli wyjdzie, to będziemy robić taką kapustę do końca chyba podróży, nie? Tak jakby naprawdę nam to wyszło, jakbyśmy po takim słoiku sobie robili raz na miesiąc, po dwa słoiki, to naprawdę fajnie było mieć taką kapuchę do kanapek, do wszystkiego. No, my kochamy kapustę kiszoną. Dzisiaj mija 200 dni, odkąd wyjechaliśmy z domu. Kupę czasu, to już więcej niż pół roku. 7 miesięcy? 7 miesięcy prawie. I sobie dzisiaj świętujemy. Także za 200 dni w podróży. I oby kolejne 200 też szybko tak minęły. I dzisiaj gotujemy chori queso, czyli tutaj na patelni mam chorizo z pomidorami. Na to posypiemy takiego sera meksykańskiego, później kolendrę i awokado. I będziemy sobie maczyć po prostu tortilki. I na czosy. I na czosy. A w tortilki sobie też po prostu powkładamy, zobaczymy, będziemy wszystko z tym robić, co się da. I spotkaliśmy kompana, z którym spędzimy Wigilię i święta, ale o tym opowiemy wam już za chwilę. Pamiętajcie chłopy, znajdźcie sobie taką, co lubi gotować, bo wtedy życie jest piękne. Ale pyszne. Konrad, próbuj szybko. Ale jest dobre. Dobra, no. Kolejne dzikie miejsce w Meksyku za nami. Plaża dla nas, tak jak widzicie. Dzisiaj trochę pochmurny dzień. W ogóle to chcę nadmienić, że teraz ten początek Meksyku jest trochę dziwny pewnie do oglądania, bo po prostu zmieniamy miejscówkę na miejscówkę, ale w każdym z tych miejsc siedzimy około tygodnia. Dopóki nam się nie skończy woda, szukamy pracy zdalnej. W sumie to już prawie znaleźliśmy. Tak. No dobra, koniec gadania, bo ten już się rozgadał. Jedziemy do Santa Rosalia na zakupy, na pocztę i tak dalej. Dobra, zbieramy się.
Także zapowiada się, że będą pyszne święta. Jedziemy, robimy zakupy. A wy już zaraz zobaczycie, jak wyglądają meksykańskie sklepy i co jest na półkach. Pamiętajcie o subskrypcji i dzwoneczku. A jeżeli podoba wam się to, co robimy i chcielibyście nas wesprzeć, to jest taka możliwość. Link do Patronite'a znajduje się w opisie filmu. Masakra ze śmieciami, nie? Strasznie. Przez to jakoś tak ja nie mogę się odnaleźć i jeszcze zakochać w Meksyku przez te śmieci. Jak widzicie, wjechaliśmy już do tej Santa Rosali i pierwszy punkt to poczta, także będziemy wysłać pocztówki. Trochę spóźnione, bo to są jeszcze pocztówki z Kalifornii, ale po prostu ostatniego dnia w Stanach było święto dziękczynienia, poczta była zamknięta i jakoś tak no nam wyszło, jesteśmy gapami, ale ważne, że pocztówki polecą. Jesteśmy na poczcie. Śmiesznie jest, jak wszędzie w takich krajach. Normalnie wszystkie paczki leżą na ziemi, worki z listami. Ciekawe, czy dojdą te pocztówki. Ile pan powiedział, że będą szły? Miesiąc. Ciekawe, czy faktycznie tyle, ale no nie dziwię się, no ze Stanów szybko, nie? Nie spodziewałem się raczej, że szybciej niż 3 tygodnie. Miesiąc trochę mnie zaskoczył, ale... Czyli 13,50 peso to jest ile? Jakieś 3 złote? Wysłali my pocztóweczki. No ciekawe, naprawdę. Będziemy pisać do tych osób, do których były zaadresowane, ile będą szły. A teraz jedziemy... Co, do sklepu. W ogóle to jak zaparkowaliśmy na początku, to zaparkowaliśmy no nie najlepiej skośnie jak się dało. Trochę jakby nie w tą stronę. Ale stwierdziliśmy, że jak na moment to... To możemy. To możemy. Bo przecież kto się czepi na 5 minut, żeby pocztówki wysłać. No i akurat lokalni jedli jakieś chyba takosy czy coś. Tak. No kawkę pili i mówią, że obróćcie się, bo policja mandat dostaniecie. My tak w 5 minut mandat? No ale dobra. Pojechaliśmy się, obróciliśmy. Ile się nazłościliśmy, bo potem miejsca nie mogliśmy znaleźć. Wychodzimy z poczty po tych 5 minutach i co? I policja wlepia mandaty. Ale nie nam. Także chyba jednak trzeba tutaj uważać, jak się parkuje. No i słuchać miejscowych, bo uchronili nas przed mandatem. Fascynujące są tutaj ogólnie te sklepy, bo w każdym sklepie jest wszystko i nic. Ale to w swoim czasie wam jeszcze pokażemy. Patrz, jakie są steki dla psa. A zobacz, ile jest świeczek. Znaczy nie świeczek, tylko tych zniczy. To takie sklepy są. To są słodycze, zabawki, narzędzia, piwko, ozdoby świąteczne. Tak jak mówiłem, wszystkiego po trochu i po niczym, ale garnka nie widzimy, także chyba musimy jechać do kolejnego sklepu. I znowu mamy sklep taki, gdzie sprzedają patelnie i kuchnię. I opony. Już widziałem, że są patelnie. Tak, także tutaj garki może będą. Oj nie, to za porządne dla nas. No dobra, garnek jeszcze na razie odpuszczamy. Zajechaliśmy do kolejnego sklepu, Lej się nazywa. To takie duże supermarkety są, tak jak widzicie. I w sumie to wszystko tu można znaleźć. Także zrobimy tutaj świąteczne zakupy. Produkty na uszka kupimy i będzie gites. Chyba się tu nie nakłada na do siatki, tylko trzeba nałożyć i pani później to waży. I daje taką tackę aluminiową, szczypce. Taki jeden chlebek to jest dwa, za ile? 2,30, nie? No to spoko cena. No, a ten mały nawet mniej. W ogóle coś nowego też, to są wielkie butle z kolą. Myślałem, że one będą w Stanach, ale tam widzieliśmy tylko dwa, chyba najwięcej 2,5 litra. A tutaj są 3 litrowe butelki, także wielkie. A niżej na południe chyba są nawet baniaki 5-litrowe, jak będziemy jechać, gdzieś tak słyszałem. Także masakra, ile tego tutaj piją. Tutaj ogólnie meksykańskie chorizo to nie jest to samo co hiszpańskie chorizo. Tu chorizo to jest taka surowe mięso, z reguły w wieprzowina. Po prostu z przyprawami, można sobie zrobić samemu w domu, pokażemy wam później. Ale dla mnie to było zaskoczenie, że chorizo to nie jest kiełbasa taka suszona, tylko normalnie mielone mięso z przyprawami. Co jeszcze? Chorizo meksykańskie, a chorizo argentyńskie to też nie jest to samo. Ja tego nie wiedziałam, ale ostatnio słuchałam takiego podcastu o tekili właśnie, że tekila jest zrobiona z niebieskiej agawy, taki gatunek, który nie rośnie wszędzie. I jeżeli jest robione z niebieskiej agawy, możemy nazwać to tekilą.
Jeżeli jest robione z jakiegokolwiek innego gatunku agawy, wtedy nazywa się alkohol z agawy. Ale to tak jak na przykład co, z szampanem, że to jest tylko szampan, wino robione w Szampanii. W każdym innym miejscu musi być to po prostu wino musujące. Tak samo jest z tequilą. Tutaj mięso tak sobie leży między alejkami na lodzie. Wygląda jakby było dobrze zamrożone, ale budzi zaciekawienie. Buraki do barszczu. Tu ogólnie limonki wyglądają trochę inaczej niż u nas, bo są takie malutkie. Ale są też super ekstra hiper tanie. A nie ma za to cytryn, znaczy jest mniej cytryn. Chyba widziałam tylko raz cytrynę, za to limonki są wszędzie. Szukamy garnka takiego większego, bo nie mamy nic. I ja jestem już zakochana w tych tutaj. Są kubki, kubeczki, jakieś takie... No, tobie się podobają na święta takie? No, a tobie nie? Mi się podobało, to, co chcemy to weźmy, nie? No to weź te dwie. Quanto cuesta? 100 pesos cada uno. No to te na pewno. Tak? Tak. A chcesz no. Jeszcze przykrywkę do tego, czy... Nie, no do miski. Kupiliśmy dwie miski. Wcześniej kupowaliśmy talerz za 30, więc jest trochę drożej. Ale pani to ręcznie wyrabia. Ja się cieszę. Woda załatwiona, zakupy załatwione. Pocztówki wysłane. Teraz jeszcze kupiliśmy sobie na święta po miseczce, no bo nam się pobiły, to sobie taki prezencik nawzajem zrobiliśmy symboliczny, że sobie miseczki nowe kupiliśmy. Nawet nie czuję jak rymuję. Znowu te kosy. Znowu te kosy. Z karkóweczką, z kurczakiem, warzywka, super. I kolenia. No bo już mamy swoje ulubione i nam mega posmakowały. Moim faworytem jest pastor. To takie w sumie jak skepsa, jakby trochę skroił. Ale tak, to bardzo pachnie karkówką, nie? Karkówką, no. A mi smakuje asada. Taka karkówka posiekana. Pyszniutkie, zobaczcie to guacamole, Boże, no przepyszne to jest. I jeszcze żeby się patrzeć na zatokę. Wyruszamy dalej w kierunku kolejnych pięknych, dzikich plaż. Ale o nich opowiemy wam już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. South on Highway 25. And I'm going just as fast.